To jest wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi nam. Właśnie teraz powiedz wierszyk dla Mikołaja. Znasz jakiś wierszyk? A kolędę? Kolędę zapomniałam. Ojej, to jest na pewno, prawda? Możemy ci! Dobrze. Proszę bardzo. I to też dla pani, Magdaleny. A jeszcze jedna dla pani. Tak? No. Mikołaju! Mikołaj! Tyle tych prezentów. O, właśnie! Dla pana. Tak. A to dla pana Roberta. Proszę bardzo. To jest dla ciebie. I to niespodzianka, proszę. Życzymy radosnych, wesołych, spokojnych świąt i wszystkiego dobrego. Czekajcie. Róweczka. I jeszcze jeden prezent. Słyszeliśmy, że ktoś ci niedobry zabrał rower. Masz teraz nowy. No, oddajemy. I będziesz jeździł, tak? Nie tak. A pani? Czy? Nie. Pani jak pan na drodze kiedyś spotka kogoś, komu trzeba będzie rękę podać, to po prostu wyciągnąć i podać. Także proszę. Dobra, to ja przy spaniu się skontaktuję. Dobra. No. To później się dogadamy. Cieszymy się bardzo, że możemy sprawić, żeby te święta wasze były troszeczkę radośniejsze i takie ciepłe, mam nadzieję, i wesołe, i przyjemne. To teraz jeszcze byśmy chcieli trochę zobaczyć, co tam w środku jest, żeby się... Na babci nie było prezentu, to i babcia, bo ciepło nie było. No, wyjdziemy nagle. Może? Może Mikołaj pomoże? O? Eryk, tylko nie zimą. Nie zimą, nie. Tylko na sanki. O, coś tam wyczuł fajnego. O, tak, tak. Słyszeliśmy, że lubisz grać w piłkę. Och. To tak. Tak jest. Będziesz sobie grał. No. Piękna. Tutaj proszę ciebie bardzo jeszcze. To już tu wiesz. No cała to ma na dzień. O. No to teraz trzeba. Tak, ciężko, ale ja można liczyć. No. Ja już wchodziłem do ulicy. To może. O! To się nazywa robota. Proszę bardzo. Elegancko. Elegancko. Zamrażareczka u dołu. Czekają cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi anieli grają. Króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają. Cuda, cuda ogłaszają. Więc ja bym chciała podziękować w ogóle rodzinie za to, że nam pozwoliła wejść do siebie, do domu. Mieliśmy wybór. Zakłócić wasz spokój i dać nam, podarować sobie trochę szczęścia. A ja z całego serca dziękuję wszystkim zaangażowanym, tych, którzy tu są i tych, których tu nie ma, są z nami wirtualnie, za to, że sprawiliście to, co teraz tutaj się dzieje. Ja w styczniu się z panią skontaktuję przez wzruszenie naprawdę ogromne, słuchajcie. Myślę, że dzięki wam wszystkim ta rodzina będzie miała naprawdę wspaniałe święta, a jeszcze czeka nas spotkanie tutaj w styczniu, w przyszłym roku, żeby kontynuować naszą pracę, czyli remont łazienki. Także jeszcze raz dziękuję, mam nadzieję, że to będzie nasza pierwsza akcja, ale nie ostatnia i że za jakiś czas będziemy wznawiać nową edycję Serce dla domu. Dziękujemy. Dzięki bardzo. Dziękujemy.
Dziękuję, dziękuję. Chciałem się z panią spotkać, tylko nie wiedziałem, że pani przyjdzie. Tylko w gazecie pani widziałem, ale przez panią będę miał kontakt. Namierzy pan. Namierzy pan. No. Dziękuję. To nie dzisiaj, to tam później będziemy rozmawiali. Dziękuję Mikołaju. Jakby mogło mnie zabraknąć.